Cześć wszystkim. Unpuzzle X, tryb trudny, odcinek 7. Dobra, no to bez dłuższego przedłużania przystępujemy do realizacji łamigłówki z tego levelu. Więc pierwsze co zrobię, to w ten sposób zagram. Następne co zrobię, to... Poszukam jakichś łatwych puzzelków, bo widzę, że... Mogę przestawić w sumie jego tutaj. Okej, okay. Teraz jakby... Zostaw go. Weź tego. O, właśnie. W ten sposób mogłem to zagrać i się udało. Nie odrzucę tej strzałeczki. Ale mogę jakby ją przestawić. Mogłem. Nie odrzucę, bo akurat jest zablokowana, a blokadę jedynie mogę na wybuch przestawić, więc i tak za nic tej strzałki nie odrzucę. Ok, zrobiłem prawą stronę, teraz czas na lewą. Okej. Okej. Następne co zrobię, to właśnie w ten sposób. Teraz mogę tą pojedynczą strzałkę wywalić i jeszcze jakby muszę znaleźć dwa puzzle, które mogę bez przestawiania blokady odrzucić, i to są właśnie takie puzzle. Dobra, czas na pozbycie się tych puzli na środku. No. Okej. I to był level 201. Do levelu 225 gramy. Okej, widzę duży level. Dużo przestawiania. A jedyny klocek, który odpowiada za obracanie zielonymi, to jest zablokowany. Więc musimy sobie poradzić bez tego. Są wszystkie kombinacje? Są wszystkie kombinacje. Zobaczymy, czy gdzieś będzie potrzeba przewrócenia. Na razie korzystamy bez tego. Tutaj pierwsze co, to te dwa. Okej. A w ogóle jest jeszcze ten bloczek z przestawianiem. Czyli uwalniamy puzelek. Znaczy bloczki z odwracaniem są puzelki. I mogę usunąć znaczki. I to właśnie robię. Tutaj nie odrzucę tej strzałki, bo akurat zablokowany jest ten wybuch. No właściwie to jest no wybuch, nie? Tutaj, okej, okay, mogę odrzucić tego. Zrobione. A następne co zrobimy, to odrzucimy... Tu jest, okej. Okay. Teraz mogę to zamienić, odrzucić. Okej, pierwszy zniszczony, drugi zniszczony. A. Nie odrzucę tego, dopóki nie będę mógł tego odwrócić, bo widzę, że ta strzałka ma jeszcze na sobie część do odwracania. Strzałeczkę. Nie w ten sposób. Tu mamy tak, wybuch, wybuch, no, tutaj wybuch, wybuch. I teraz znaczki. Ten znaczek mogę odrzucić w ten sposób. Na razie nie odwracam, dopóki sobie, znaczy dopóki tego nie potrzebuję.
Ok, czas odwrócić. Ok, zagrane dobrze, bez straty serduszka. Trzeba to odwrócić, tu przestawić i nara. Tutaj potrzebujemy wybuch. Następne co to kółka. Czyli jedno kółko muszę odwrócić tutaj. Na przykład. Akurat no, tak jest najlepiej. Tutaj. Teraz to z tym, to z tym. Jeszcze odwrócimy. Okej. Czyli jeszcze jedno przestawianie. O. Ty jeszcze? Dobra, już cię uwolnimy zaraz. Dobra, no to przestawimy wybuch tutaj. Ty zostajesz. Ciebie przestawimy. Bo tak było najłatwiej. Chyba nie było kombinacji, żeby tą strzałkę tam usunął. Tam, gdzie była. Okej. Okej, pierwsze co? Drugie co to tutaj? I mogę, że mamy kółeczko z wybuchem. Ja uwielbiam jakby te puzelki, które się odwracają tak, ale nie są ze znaczkiem. Dlaczego uwielbiam? No bo się fajnie z tym puzelkiem mogę pobawić. I co najważniejsze, przy takim puzelku łatwo mi znaleźć rozwiązanie. Okej. Jedyny puzzle, który nie ma dziury, to jest właśnie ten sześciokąt, za to rąb ma aż dwie dziury, no i wybuch. Pobawiłem się, czas na... O, jeszcze nie. No, zrobione. Postrzelane petardy. Robimy tak. Tutaj tak. Tutaj tak, tutaj tak. W ten sposób trzeba było to zagrać. Teraz odrzucimy... W ten sposób. 8 minut, 3 levele. Ok. Dobry czas. Chyba już mi się reklama chciała włączyć, ale się nie włączyła. Bo mieliśmy tak. Znaczy, przed chwilą była taka jakby zawiecha w grze. Ale reklama się nie włączyła, bo nie może. Przez ze względu na to, że brak internetu. Okej, zieloną ścieżką teraz poruszymy. Zobaczymy, w czym będzie przeszkadzało to, że się jakby te dwie ścieżki razem odwracają. Tutaj mamy jakby wybuch i strzałeczkę obok siebie. Okej. Okej, tu były łatwe puzelki. Kółka mogę? Nie mogę. A co mogę? A mogę pewnie coś tutaj. O. Jeszcze jedna strzałka jest, której za nic nie odrzucę. Więc trzeba jakby tutaj. O.
Pomysłowy ten level, bo nie widzę rozwiązania. Kółka są aż 4. Gdzie teraz jest puzelek? Wskazówek nie używamy, nie? To nie u mnie. A, mogę coś takiego. O. Okej. Kółka mogę odrzucić. Tylko jedno jest jakby... A. Czyli nie chodzi o kółka. Jakiś łatwy puzzle tu jest, bo... Obracanie tego jakoś mi nie pomaga. A, tutaj. Ciebie mogłem odrzucić. Okej, następne co to? Ha, mogę to wyłączyć jakby. Tego nie obczaiłem, że mogę to wyłączyć i się nie odwraca wtedy. No. Mogłem to wyłączyć i się nie odwraca. Taka sprytna tutaj była podpowiedź. Znaczy opcja. No i teraz mogę się kółek pozbyć. No, tylko muszę przestawić to tak. Mogłem to wyłączyć. I to ułatwiło robotę. Okej. Okay. No właśnie, jakby wyłączanie to nie było aż tak potrzebne, więc... Nie uprzejmiłem tego, ale no akurat teraz to mi się wyłączanie przydało. Żeby mi się jedna ścieżka jakby nie poruszała. No musiało o to chodzić, musiała być jakaś... podpowiedź właśnie... Mówić w języku obcym nie nauczysz się klikając. I w końcu się reklama włączyła aż z głosem. Dobra. No tam chodziło, musiało chodzić o coś takiego, żeby wyłączyć którąś ścieżkę, żebym nie mógł ją kręcić. Bo jak mogłem kręcić tą ścieżką, to obydwoma, to nie mogłem jakby levelu zrobić. Okej. Okej. Tu jest jeszcze coś do odrzucenia. Okej, poszło. Przestawimy, odrzucimy. Tutaj przestawimy tak. To chciałem. Okej, poszło. 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 Poszło, poszło. No. Teraz tylko boki. No i środek. Uwolnimy ciebie.
Okej. Mhm. Uciek. Okej. Okej. Zaliczone. 205. No to teraz jeszcze tylko 20 leveli. Tylko albo aż 20. Widzę ciekawą ścieżkę. Pewnie mogę jakby zieloną z tym. Tak, mogę wyłączyć zieloną i wyłączyć. Niebieską i zieloną mogę włączyć i wyłączyć. Dobrze wiedzieć. Mamy puzelek. Tu jest puzelek. Mamy to. Nie. A ten jeszcze tutaj. No. Były trzy te znaczki. A ja nie dostrzegłem tego ostatniego. Okej. Dobra, teraz czas na przełączanie ścieżek. Tym strzałką było to potrzebne, nie? I jeszcze został ten puzelek oraz ten. Trzeba, czy włącz to. Musisz przytrzymać. Dobra, teraz mogę to przestawiać. Okej. Akurat za każdym razem to tak uciekało, że do wybuchu nie mogłem tego wrzucić, więc trzeba było udać się na spryt i... Znaczy sprytnie to zagrać. 18 minut gry. Czas na level 207. Jeszcze krzyżyk. Ciekawie. A, to nie jest wybuch. Okej, poszło. A, to nie ten, to chciałem włączyć. Okej. Okej. Nie ten włącznik używałem. Okej, poszło. Co teraz? Tutaj, okej, mogę to odrzucić. Tego mogę. Tutaj jeden zablokowany, to nie odrzucę. No dobra, to już wiem co. Przesuń. Odwróć. Tym odwróć. Włącz to. Przesuń, odrzuć. Teraz na tamtego puzelka przy... O, masz. Teraz trochę się pobawię w przestawianie tego.
tego jednego wybuchu. Przestaw to, poszło. Tu jest, okej, okay, mogę to odrzucić. Teraz znowu podaj. Okej. Okay. Zaliczone. No. Na szczęście wystarczyło, że tym że obracałem tym. Nie musiałem jakby tego na ścieżkę niebieską włączać. Najłatwiejsze puzelki, jakie mogły być. Ten puzelek, na którym jest sternik do zielonych, też odleci. Tylko najpierw trzeba się tych zielonych strzałek pozbywać, nie? Okej, poszło. Okej, okay, teraz mogę to odrzucić. To mogę odrzucić, tak? Odrzucone. Znaczki. Okej. Okay. Następne co? To strzałeczka jedna. Potem... No akurat tej strzałki nie mogę. Na kółka mogę. Teraz mogę odrzucić to i mogę odrzucić to, mogę przekręcić, odrzucić tego, potem te dwa, potem tak, ostatni zielony, jak pozbyłem się tych strzałek, to znaczy no, była prosta droga do wygranej, to było łatwo. Okej, tutaj widzę, że będziemy kręcić i wybuchem, i kółeczkiem. To ja najpierw może zamienię to. Okej. No, nie, w ten sposób. To ma być tak zagrane. Proste rozwiązania. Poszło na dół. Trzeba postawić to tutaj. Okej. Dobra, kółeczko tu, mamy dwa wybuchy, zobaczymy do czego one będą potrzebne, pewnie do tamtej strzały, tak, do tych dwóch strzałek tutaj, okej, okay. Zrobione, no i teraz z kółkami to samo, okej, okay. Okej. Okay. O, jest za szybko. Okej. Okay. Teraz trzeba tamte strzałki z prawej strony odrzucić. Teraz. Okej. Okay. No i zrobione. Teraz levele jakoś szybciej poszły. 209. Dobrze, teraz tutaj jest. Tego już nie mogę. Najpierw trzeba to zniszczyć i teraz mogę to podrzucać. Ok, teraz z tej strony. Następnie odrzucimy coś w środku tej ścieżki, czyli tutaj. Okej. Mogę to jakby przestawić, tylko do czego mi to? Też mogę to przestawić.
Czyli podamy sobie jakby, którego puzelka chcemy. A to trzyma. No, aha, no tak, bo jak złapałem, no to to wisiało i się nie ruszało. Dobra. Jeden puzzle się nie rusza. Dobra. Tak do jaj to sobie zagrałem w ten sposób. A, dobra, mogę zrobić. Wiem, co mogę. To w tę stronę. W ten sposób mogłem to zagrać. No, teraz to już jakoś pójdzie szybciej. To samo trzeba zrobić ze strony prawej. Czyli zagrać tak. Ok, zrobić miejsce. I przy okazji będę mógł tego się tu pozbyć. Jedno, drugie. Okej. Mogłem też zagrać tak. Okej. Jedyne co mogę zrobić to zagrać tak. To. No. Jak potem, jak w ogóle te żółte kwadraciki były tylko, no, kwadracikami bez żadnych dodatkowych części, które by przeszkadzały puzzlom, no to było łatwe, nie? Tylko trzeba było wybuch tam postawić, gdzie trzeba. Miałem wiele możliwości, bo tych żółtych punktów było, no, pełno. I teraz tak, mamy jakby możliwość kręcenia zielonym i pomarańczowym. Zobaczymy, kiedy to będzie przeszkadzać, bo zawsze jest taka kombinacja, że gdzieś to przeszkadza. Na razie jeszcze nie zauważyłem tego, gdzie by to przeszkadzało. Ale chyba widzę. Nie odrzucę ja tych strzałek w środku. Nie odrzucę, ale mogę odrzucić tego. Ok. Teraz mogę odrzucić znaczki. Poszło do góry. Z jednej strony były dziury, z drugiej strony mogłem normalnie to odrzucić w górę. O, tu jest strzałeczka. Poszło. Nie odrzucę tego, tej strzałki, dopóki się zielone i pomarańczowe kręci. Ale mogę odrzucić chyba to. Tak. Teraz mogłem odrzucić to. Odrzuć to. Teraz niech się nie kręci. Czy nie? Dobra, pomarańczowe ustawimy, też zielone. O. Ok, zielonego nie ma, więc mogę odrzucić to. Poszło przez dziurę. Teraz mogę to. Trzymasz się, dobra, poszło. I wybuch na końcu, pięknie. 30 minut. Pierwsze 10 leveli dopiero. Pierwsze 11 dokładnie. 212.
Okej, okay, widzę, że będę kręcił i ścieżką i tym puzzle i tym krzyżykiem na środku, nie? Bo to jest jakby ma ten sam znaczek. Czyli nie podstawię wybuchu, żeby strzałkę zniszczyć. Tą, co leci w prawo. A dopóki jakby stoi mi tu kółko na... No właśnie. Dopóki mi tam kółko stoi. A, w ogóle to jest jeszcze ta druga ścieżka. Więc mogę jakby to zrobić w ten sposób. Okej, okay, zagrane poprawnie. Teraz mogę odrzucić to, potem mogę odrzucić to. Ta druga ścieżka mi się schowała, nie? Była od początku wyłączona, ale ją szybko dostrzegłem. Teraz mogę jeszcze odrzucić tego. Teraz ustawimy te tak. Teraz zrobimy w ten sposób. A, chodzi o wybuch. Nie podstawię tego, tak? Się zapowiada, że tego nie podstawię. Chyba, że kółka mogę. Jednego kółka nie odrzucę za nic. Albo zrobimy tak. Teraz to wyłączymy. Przestawimy. Tak. No. Odrzucone. I teraz trzeba wyłączyć to. I na razie nie wiem do czego. Aha, do tego. Ok. Dobra, poszło szybko. Tutaj są dwa. Akurat te dwa tam były dostępne chyba cały czas. A raczej na pewno. Teraz znaczki. Najpierw trzeba zrobić tak. Raczej chodzi o te znaczki. No. A. Dobra, poszło. Nawet już nie musiałem tej ścieżki włączać. Bardzo dobrze. Teraz to ostatnie parę puzli po prostu na jednym tym, nie? Na jednym pociągnięciu zrobiłem. I teraz mnóstwo blokady. Zacznijmy sobie od tego. Potem przestawimy tego tutaj. Trzeba zrobić tak. Następnie co bym chciał odrzucić? Mogę dwie blokady przestawić? Mogę. Dobra, to szykujemy. Szykujemy. Uszykowany, mogę to odrzucić, tylko jeszcze muszę odwrócić niebieskie, dobra. Poszło. Teraz te tutaj. Teraz to odwrócimy. Tutaj trzeba, nie to. To odwrócić na dół. Czy mogę przestawić dwie blokady? Mogę. Na dół. Okej, trochę blokad się usuwało. I przy okazji trochę puzli. Tego tu. Poszło. No teraz znaczki, potem to. Wszystko. Pierwszy puzzle, drugi puzzle. Trzeci puzzle. O, trzeba zrobić to tak. Przestać blokadę i odwrócić to w ten sposób. Nie wiem, co mi tam klikło, że do odrzucenia chciało iść, ale za szybko. Na dół. Nie mam tutaj żadnych innych
kręconych oprócz tych kręconych samych puzli. Łatwe to będzie. Nie. To ma... To tu. Bo chciałem tego puzzla odrzucić. Teraz to tu. Poszło. Następne co odrzucimy to będzie to. Teraz trzeba przestawić to. Ok, więc trzeba to zrobić tak, żeby jednakowo się odwrócił. Żeby się jednakowo odwróciło. Ok, poszło. Jeszcze to. Dobra. Nara. Mówię nara, nie? To jest jakby kwestia tego, że się cieszę, że puzzle go odleciał. Teraz jeszcze co mogę zrobić? No to trzeba odrzucić to. Żeby to odrzucić, to wystarczy, że odwrócę tego. O. I poszło. Niebieska i krzyżyki. Dobra. 215. Na dół. Nie. Tutaj jest, ok. Wy nie widzicie, jak ja palcem sobie wskazuję, nie? Tylko po prostu widzicie, jak puzelek jest odrzucony. Nie, to chciałem. Ok. Mogę tym kierować, ok. To będę mógł jakby na tą ścieżkę postawić wybuch. Jak odblokuję jeszcze tyle, trochę tych puzli. Ich się trochę pozbędę. Ale mogę zrobić tak. Okej. Kółeczka. Poszło. Pięć jeszcze, okej. Ja mogę to po prostu w ten sposób zagrać. To jak mogę? Nie widzę. Tu. Tu wybuch. Okej, tutaj. To chciałem przestawić. Okej. Teraz mogę przestawić to tutaj. Zniszczymy trochę. Zniszczymy jeszcze ciebie. Nie tak. Za szybko, teraz z tej strony. Ja na tej ścieżce nie musiałem tego jakby stawiać. No nawet nie mogę, bo no tak, bo ścieżka jakby niebieska nie jest do włączania. Nie ma tego włącznika. I ty jeszcze. Okej. Za dużo kombinacji tutaj nie ma. To już są trochę łatwiejsze levelki. Włącz to i do wybuchu. Włącz to do wybuchu. Złap to. Wyrzuć ten, potem ten. Do wybuchu. To chciałem. Okej. Okay.
Aha, mogę zrobić coś takiego. Zrobione? Nie wiem, czy zaczaliście, o co mi chodzi z tym coś takiego. A jak nie, to właśnie wam odpowiedziałem. O co mi z tym chodziło? Weź to. To tu, to przestawiamy, wyrzucamy tego. Teraz tego trzeba tam. O, poszło. A właśnie, mogę zrobić tak. Najpierw trzeba zrobić tak. Kombinuję, żeby się pozbyć tych pięciu strzałek z dołu. O, innej opcji nie widzę. Chociaż czekajcie, jest inna opcja. No właśnie. Mogłem jakby postawić trzy puzzle naraz, więc zrobimy to samo, żeby odrzucić to z dołu. A, mogłem po prostu to zniszczyć. No tak. Weź to tak. No. Poszło. I teraz już powinno pójść gładko. Kombinacja była dobra, nie? Tylko jakoś przeoczyłem możliwość zniszczenia tamtego puzelka. Bo można powiedzieć, że on się sam zniszczył, bo jak go kliknąłem, no to już go nie było. Okej. Okay. Teraz... Wow. Okej, to takie łatwe nie będzie, jak się wydawało. A zielony do odwracania samodzielny nie ma. I w ogóle ten puzelek jest z wybuchem. Tutaj można te wszystkie strzałeczki. Teraz można... Tak zagrać. Potem to. Tutaj puzel. Tutaj. Mogę to odrzucić, ok. Teraz mogę to. Mogłem to. Mogę to, mogę to, mogę to, mogę to, mogę to, to. Ok, mogę to teraz. W sumie wszystko. Level 218. Tutaj, tutaj. Nie. Wybuch. Teraz. Tu też jest wybuch, tylko... Nie, w ten sposób to powinno być zagrane. Tylko w ten.
A, jeszcze lepiej. Ten. No, zamień. Okej. Wybuch. Trochę poniszczyłem tutaj wybuch. Mogę to? Okej, mogę. Teraz tak. A, jeszcze tym nie ruszę. Okej. Teraz tym ruszę. To było zabawne. Przestawienie z jednej ścieżki na drugą i od razu zniszczenie puzelków. Puzelków, tak. Teraz potrzebujemy to tutaj, ok. Poniszczone, jeden uciekł bez wybuchu. Bez wybuchnięcia. I to tyle. Teraz tutaj pierwszy puzzel. Drugi, trzeci. O. No, jak to jest, że mam tak serduszka zregenerowane, że środkowe było, a drugie nie? Okej. Teraz trzeba kółek się pozbyć. Okej. No, to jest jedno zablokowane. Na szczęście to jakby nie liczy jako błąd. No. Trzeba jakby zrobić tak, żeby to się równo kręciło. No tu mogę blokadę przestawić. Najpierw z jednej strony blokujemy, z drugiej strony. Środkowego nie zablokuję. A jakaś inna kombinacja, czy... Tak, tutaj. Okej. I co teraz? W ogóle to jest pierwszy wybuch od level od dłuższego czasu, gdzie wybuchów nie ma. Jak nic, muszę się pozbyć tych 5 strzałek tutaj. Tylko... Jak zablokować, żeby się nie odwracały? Jak zablokować, żeby się nie odwracało, żeby się dobrze odwróciło? Wiem, co trzeba.
wyrównać z tym na środku, czyli jest zablokowany tamten, odwracamy tego, odwracamy te, zablokowujemy tutaj, no. No, znalazłem rozwiązanie tej łamigłówki. Teraz to trzeba jakby zablokować, żebyś to zablokuj, tylko nie w tym momencie. Odwróć, zablokuj, nie kręć się i wyrzuć. Okej. Okay. Jak widać, puzzle chcą uciekać, ale nie mają którędy. I teraz będę mógł rzucić to wszystko. Tylko trzeba gdzieś to jedna była blokada, to nie trzeba było szukać, jak się pozbyć drugiej. Okej. Okay. No. Jest. Zrobione. Aha, no tak. Tego trzeba było przestawić. Tej ścieżki po prawej, no to mało jej używałem. 219. Zrobione. Teraz 220. No to zagrane było prawidłowe. To teraz ok. Teraz tu. A, nie mogę. Teraz to. Mogę odrzucić to, mogę odrzucić to. I teraz kręcimy tym. Odrzucamy to. To do góry. Ok. Czas na puzelek stąd. Następne co... Nie, nie mogę. Nie w ten sposób. Na pewno nie. Tutaj. Poszło. A, no tak. No tak. Na chwilę mogę zablokować to, nie kręć się. I teraz mogę zrobić tak. No i teraz poszło z górki. Teraz to do góry. Okej. Okay. Kółka teraz. Zagrajmy to tak. No, w sumie nie musiałem tego odwracać. I zaliczone. 221. To jest odcinek 7, nie? Następny odcinek będzie finałowy. Z Unpuzzle X, trybu trudnego. Potem Unpuzzle R. Może zrobimy na 5 odcinków, a może zrobimy też na 8. Mogę obracać zielonymi, nie obracając jednym z krzyżyków. No. I w ten sposób mogłem to zrobić. Znaczki jeszcze chyba nie mogę. No na pewno nie mogę, bo jeden znaczek jest tak w środku, że nawet wybuchu tam nie ma, żeby sobie pomóc. Mogę kółka. Mogę kółka. Trzeba odwrócić. Chyba nie mogę kółek.
takim razie, jak nie kółka, to co? Jakieś włączanie to jest? Nie. Coś tu jest, co nie widzę. I trzeba to dostrzec. Na pewno nie mogę kółek. A mogę, tylko muszę kółko mieć tu. No. Znalezione. Teraz to tak. Teraz trzeba odrzucić. A, te dwa. Okej. Znaczki nie. Liczę, że jak sobie jakoś przewrócę, to coś zauważę, ale nie widzę. Mogę znaczki. I raczej o te znaczki chodzi. Okej. No. Tylko znaczki mogłem odrzucić, bo reszta to była gdzieś w środku wszystkiego i nie dało rady. Teraz te drugie znaczki, chociaż jeszcze za szybko, mogę zrobić tak. Odrzuć. No. Na razie. Nie mogę. Trzeba wrócić to. Poszedł. Teraz mogę ten puzzle, który na początku miał 16. Taką blokadę. Odwróć. Okej. Za szybko. Tu odwróć. Mogę odrzucić tego. Mogę odrzucić tego. Potem tego. I już poszło wszystko łatwo. Mogę już sobie przygotować, żeby odrzucić go w tym momencie. 222. Już godzinę prawie gram. 25 leveli nawet na trybie trudnym jest takie długie. A ja nie jestem w stanie tego szybciej robić. Bo taki... No ta gra jest jakby polegająca na spostrzegawczości, nie? I nie zawsze to mi się udaje. Zamienimy, żeby kropki zlikwidować. Przy okazji tutaj już możemy zniszczyć coś. Tutaj dwa razy trzeba było zamieniać. Ale taka natura tej gry. Coś się robi dwa razy. Tutaj z powrotem. Nawet więcej niż dwa razy. Jak to tak wymaga. Okej. Znaczki. O, jeden jeszcze zamknięty. Już go otworzyłem. Znaczki jakoś trzeba się znaczków trzeba się pozbyć, żeby się pozbyć czerwonego punktu, nie? Nara. To było bardzo wyśmienite. Tyle puzli do jednego wybuchu wlecieć musiało. 223, 224 i 225. Trzy ostatnie levele z tego odcinka, a już mamy godzinę nagrywania. O, masz. Gdzie jest łącznik? Tu. Znaczy, to chciałem weź to.
Zabierz go. Okej. Zagrane jakoś poprawnie. Teraz prawa strona. Poleciał. Chcę tego. Ten. Na razie. A mogę tą strzałkę z dołu. Po prostu popodawać ją. I innej opcji nie widziałem. Okej, teraz to z tej strony. Z powrotem na tą stronę. A, tam jeszcze był puzzle, którego zniszczyłem. Nie dostrzegłem go, że tam coś było. To był zablokowany puzzle chyba. Dlatego go jakoś nie dostrzegłem, ale go zniszczyłem. 224 levelek. Tutaj. To. Dobra. Uwolnione. Teraz tutaj trzeba pozamieniać z zielonym, żeby pomarańczowym nie trzeba było kręcić, ok. Tam były trzy puzzle, myślałem, że tylko dwa. I tak, pomarańczowym już, chociaż jeszcze trzeba będzie kręcić. Prawa strona wyczyszczona, teraz lewa. Prawa plus środek. Chociaż nie, środek jakby jest po prostu, to jest tło. Można to stwierdzić po tym, że odcień jest trochę taki ciemniejszy. Tam, gdzie są pola, gdzie były puzzle, są pola trochę jaśniejsze. Teraz zielonym dokręcimy. Pomarańczowym już się nakręciliśmy, teraz zielony. Nie tak. To trzeba zagrać tak. Okej, teraz to. Dobra. Teraz to z tym, okej. To tak. O, jeszcze. Zaliczone. 225, ostatni level z tego odcinka. Łapeczki, komentarze, suby. Dzięki za oglądanie, miło było. Przedostatni odcinek to był. Następny już będzie finałowy. Puzzle X trybu trudnego. Czyli już będziemy mieć wszystko zaliczone, co w tej części mogłem jeszcze zaliczyć. Tak, to było sprytne, nie? Kółko, tak, w środku przez dziurę wystarczyło przerzucić i już jest zaliczone. Nawet przez dwie dziury musiała przelecieć to kółko. Nie wiem, czy wy wszyscy byście też to zauważyli, nie? Możecie dać znać, czy są jakieś ruchy w tej gierce, o których wy byście nie pomyśleli, że są one tak schowane. No, jest tutaj takich ruchów dużo. Jeżeli są takie ruchy dla was, których na pewno byście nie dostrzegli, możecie się pochwalić, że coś tak naprawdę mocno trudnego było. Teraz mamy jakby dwa wybuchy, nie? Więc zaczynamy od dołu, potem to. Następne, co mogę odrzucić, to jest znaczki. Znowu przez dziury trzeba było przerzucić. A jak się przez dziury przerzuca, to łatwo przeoczyć. No bo długo trzeba szukać, jak przez dziury jest coś do przerzucenia. I do zobaczenia w odcinkach kolejnych. Komentujcie, jak wam gierka się podoba, bo to będzie ostatni odcinek. Ten następny. To był siódmy, jeszcze tylko ósmy do zagrania. Cześć!